Cześć, mam na imię Ola i zapraszam Was na krótki film Spotkanie z Landartem. I na naszym spotkaniu najpierw będę chciała Wam opowiedzieć o tym w ogóle, czym Landart jest, a następnie zaproponować Wam kilka zadań inspiracji do tego, żebyście swoje własne prace w stylu Landart mogli wykonać. I zaczynamy od tego podstawowego pytania, czym jest Landart? Chciałabym, żebyście wszyscy je sobie teraz zadali. Pomyśleli, co Wam chodzi po głowie, a ja proponuję dodatkowo to słowo rozbić na dwa słowa. Land i art to są słowa z języka angielskiego, które jeśli przetłumaczymy, to dowiemy się, że jest to sztuka ziemi. Art, czyli sztuka, land, czyli ziemia. Sztuka, czyli coś stworzonego przez człowieka, jakaś jego twórcza aktywność, działalność, a ziemia może być rozumiana albo jako planeta ziemska, albo jako ziemia, po której chodzimy stąpami, czyli glina, gleba, piasek, różne rodzaje w sumie właśnie tej ziemi. Ziemia jest w Landarcie bardzo ważna. Może ona być tworzywem pracy, może być tłem. Dodatkowo różne inne rzeczy, które na ziemi można znaleźć, czyli przykładowo kamienie, rośliny, liście, kasztany czy inne jakieś dary przyrody. Wszystko to w Landarcie może służyć jako materiał do tworzenia dzieł sztuki. Materiał do tworzenia dzieł sztuki, tak jak właśnie tutaj mamy w podsumowaniu zapisane, to mogą być te naturalne materiały. Przestrzeń ziemi, środowisko naturalne może być tłem albo tworzywem. I bardzo ważne jest też to, że ta sztuka jest tworzona na zewnątrz, na dworze. Nie jest tworzona w muzeum, nie jest później pokazywana w muzeum. I to się wiąże z tym, że ta sztuka jest wystawiona, można powiedzieć narażona na działanie sił natury, że bardzo duży może być wpływ pogody na to dzieło sztuki. No i przez to zdarza się, że efekt pracy jakiegoś artysty czy artystki jest nietrwały. Może zostać rozwiany przez wiatr, może być zjedzony przez jakieś zwierzęta, może zmienić swój kształt poprzez to, że zostanie oblany deszczem. I to sprawia, że w sztuce ziemi właściwie sam proces tworzenia często jest ważniejszy niż efekt. Jakbyśmy to porównali do malowania obrazów farbami, to ważniejsze niż to, jak Wasz obrazek będzie wyglądał, byłoby to, jak wyglądało samo malowanie. Czy malowaliście sami, czy z kimś? Czy spieszyliście się, czy robiliście to wolno? Czy Wasze pociągnięcia pędzlem były szybkie, pełne energii? Czy raczej to była taka praca w skupieniu? Więc ten proces i wszystko, co wokół tego procesu się działo. I to są właśnie takie najważniejsze cechy tej sztuki ziemi. I będę chciała Wam za chwilę pokazać kilka przykładów. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to bardzo ważne jest zarysowanie momentu w historii, kiedy sztuka ziemi powstała. Powstała w latach 60. i 70., kiedy w dziedzinie sztuki, w świecie sztuki ważne były takie zagadnienia jak sztuka procesualna, pochodząca nazwa od procesu, czyli właśnie tego, co powiedziałam wcześniej, tego, co się dzieje, że to, jak dzieło sztuki jest tworzone, jest ważniejsze od efektu. A drugie zagadnienie ze świata sztuki, które wtedy było bardzo żywe i ważne, to był konceptualizm, od słowa koncepcja, czyli koncepcja, pomysł, idea też było w dużym stopniu ważniejsze od tego, co powstaje. I trzeba zwrócić też uwagę na to, że czasami dzieła sztuki, ze sztuki ziemi, nie powstawały w żadnej materialnej formie. Nie były niczym, co można było finalnie zobaczyć czy dotknąć, tylko właśnie były samym działaniem, które było czasowe, kończyło się i czasami jakieś formy zapisków tylko po tym dziele pozostawały. Lata 70., 60. to był czas na świecie, kiedy też bardzo duże znaczenie zaczęły mieć pieniądze. Tak samo było w dziedzinie sztuki. Dużo artystów tworzyło po to, żeby swoje prace drogo sprzedawać. Z kolei kolekcjonerzy sztuki te prace kupowali i właśnie wzbogacali swoje kolekcje. Te pieniądze zaczynały mieć bardzo duże znaczenie na ziemi, no i niestety często wiązały się z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Ale na szczęście pojawiała się też grupa ludzi, która uważała, że środowisko naturalne jest czymś, co trzeba chronić, co wymaga opieki, że ta przyroda, rośliny, zwierzęta, to są takie stworzenia, które właśnie bardzo dobrze jakby było otoczyć opieką, zadbać o nie i zatroszczyć się. I właśnie sztuka ziemi też była takim rodzajem działania, które pozwalało, żeby ludzie na tą przyrodę, na to otoczenie naturalne zwracali większą uwagę, no i często też taką uwagę związaną z podziwem. I artystą, który zaczął tworzyć
Właśnie, czy to była już sztuka ziemi, czy nie? Tutaj są u historyków sztuki podzielone zdania. W każdym razie Alan Sonfist w 1965 roku stworzył pracę pod tytułem Pejzaż czasu. Na fotografii, która się wyświetla u Was na ekranach, jest dokumentacja tej pracy. No i możecie teraz się przyjrzeć na tym zdjęciu, gdzie tam się kryje to dzieło sztuki. Myślę, że to może być trudne zadanie, bo jeśli się przyjrzymy, no to widzimy mnóstwo budynków. Część wygląda jak mieszkalne, część jak biurowce. Widzimy dość szerokie ulice, dosyć gęsto zapełnione samochodami. No ale posłuchajcie, tym dziełem sztuki, które się tu znajduje, jest ten pas drzew widoczny po środku zdjęcia. Artysta swoją pracę nazwał Pejzaż czasu i chciał właśnie zauważyć, jak w czasie ten pejzaż świata się zmieniał. Na początku pejzaż, możemy pomyśleć w przeszłości, pejzaż to często było coś, co przedstawiało puste pola, gdzieś w tle rosnące jakieś drzewa, a stopniowo z czasem, jak rozwijała się działalność człowieka, to ten pejzaż został właśnie zabudowany gęsto przez budynki. I Alan Sonfist trochę chciał przywrócić w mieście właśnie te elementy naturalne, tą przyrodę i wzdłuż bardzo długiej ulicy w Nowym Jorku zasadził rząd drzew. Mówiłam Wam wcześniej o tym, że zdarza się, że sztuka ziemi jest nietrwała. W tym przypadku jego dzieło sztuki okazało się bardzo trwałe. To są drzewa, które właściwie w Nowym Jorku rosną do dziś. I przejdę teraz do omówienia kilku przykładów twórców i twórczyń sztuki ziemi, którzy właśnie są opisywani jako przedstawiciele tego nurtu w historii sztuki. Pierwszą pracą, o której chcę Wam opowiedzieć, jest Spiralna grobla Roberta Smithsona. To jest praca, która, tak jak charakterystyczne, to jest w sztuce ziemi, znajduje się w krajobrazie dzikim, gdzie ta naturalna przyroda jest wyraźnie widoczna, nie ma właściwie śladów działalności człowieka. Z takich charakterystycznych cech sztuki ziemi, to jest ona bardzo dużych rozmiarów. Można powiedzieć, że jest przekształceniem całego krajobrazu, nie jakimś drobną interwencją. Tutaj na tym drugim zdjęciu widzicie pewnie na dole sylwetkę konia. Wybrałam to zdjęcie specjalnie, żeby Wam pokazać właśnie skalę tej pracy, która jest ogromna. Ważne jest też, żeby zwrócić uwagę na to, że praca jest wykonana z kamieni, z błota, z ziemi, właściwie z różnych elementów, które artysta znalazł tutaj w okolicy. Jest to taki kształt spirali, która może się nam kojarzyć ze ślimakiem. Kształt ułożony na wielkim słonym jeziorze w Stanach Zjednoczonych. No i praca w związku z tym, że jest na dworze, jest też narażona na to, że będzie zmieniana poprzez to, co się będzie dookoła działo, że być może fale jakieś drobne z tego jeziora mogą poprzesuwać elementy tej pracy. Być może deszcz, który sprawi, że ziemia będzie jeszcze bardziej miękka i błotnista, sprawi, że ta praca się rozpłynie. Więc jest to właśnie przykład takiej pracy, która jest narażona na działanie sił przyrody, ale można też powiedzieć, że ta przyroda jest zaproszona do współtworzenia tej. Z kolei praca duetu artystów, Christo i Jean-Claude, artysty i artystki, wykorzystuje nie tylko naturalne materiały. Artyści wykorzystali tutaj w przypadku tej pracy pomarańczowa kurtyna, duży pomarańczowy fragment tkaniny i zawiesili go w Wielkim Kanionie w Colorado. Mi słowo kurtyna kojarzy się jak najbardziej z teatrem, z tym, że to jest ta płachta, która zasłania scenę, przed i po spektaklu, sztuce teatralnej. Teatr mi się kojarzy z takim miejscem, gdzie przychodzi się obejrzeć coś ciekawego, zatopić się w jakąś historię i ta kurtyna właśnie za sobą kryje często też trochę tą tajemnicę. Dopiero jak się odsłoni, to widzimy właśnie, jak ta historia wygląda. I ja tą pracę Christa i Jean-Claude rozumiem tak, jako takie zaproszenie może do traktowania też przyrody dookoła jakiego spektaklu, czegoś, gdzie dzieje się bardzo dużo ciekawych historii. No ale trzeba pamiętać jednak, że przyroda istnieje naprawdę, że nie jest to jakaś zmyślona historia i że w takim razie warto też o tą przyrodę się troszczyć. Z kolei druga ich praca wykorzystuje tkaninę w innym kolorze, w kolorze różowym. Jest zatytułowana Otoczone wyspy. I tutaj ja tę pracę rozumiem tak, że ten różowy kolor chcę zwrócić naszą uwagę na tą przyrodę, a dodatkowo to słowo otoczone wyspy, otoczone właściwie to pojedyncze słowo, mi się kojarzy z taką troską gdzieś, z objęciem kogoś i właśnie ze wsparciem.
I ta praca może być takim właśnie zachęceniem do opieki nad przyrodą. Z kolei praca Hamisha Fultona to jest przykład takiej pracy, której nie możemy do końca zobaczyć. Wspominałam Wam, że w sztuce ziemi bardzo ważny jest konceptualizm, czyli mówienie o tym, że koncepcja, pomysł, idea jest ważniejsze niż efekt. I tak jest w przypadku prac Hamisha Fultona, który nazywa siebie wędrującym artystą i jego dziełami sztuki są spacery. On często po tych spacerach robi pewne notatki, czasem w czasie spacerów fotografie, ale podczas spacerów nie ingeruje w przyrodę, nie układa tam żadnych znaków z kamieni ani z patyków, nie zmienia tego krajobrazu, tylko po prostu idzie i doświadcza tej przyrody. Ogląda nią, wsłuchuje się, bierze głęboki wdech, żeby sprawdzić, jakie są zapachy w różnych miejscach. I często do swoich spacerów zaprasza inne osoby. Ta fotografia, którą widzicie na ekranie, to jest pamiątka po spacerze, w którym uczestniczyło 200 osób. I to, co ważne, ta wspólna wędrówka odbywała się według kilku zasad. Wszyscy otrzymali taką instrukcję: idź w ciszy, w tej samej odległości, w ślimaczym tempie. I to jest, posłuchajcie, przykład tego, że w sztuce ziemi bardzo ważne też może być po prostu to, że artyści, artystki oddają swój czas na to, żeby z tą przyrodą się zapoznać i później bardzo często też właśnie te swoje przemyślenia, to zapoznanie zapisują w formie jakichś notatek czy rysunków. I ostatnią pracą, o jakiej chciałam Wam powiedzieć, jest praca Jacka Tylickiego. To jest artysta polskiego pochodzenia, urodził się w Sopocie, ale tworzył w Stanach Zjednoczonych. Jacek Tylicki stworzył taki projekt, który zatytułował Sztuka Naturalna i możecie się przyjrzeć, jak się Wam wydaje, na jaki temat mogły być te prace, które on tworzył. Pierwsza z nich jest zatytułowana, tak jak wszystkie prace w tej serii, Sztuka Naturalna, ma numer 615 i powstała w Dolinie Frost w Stanach Zjednoczonych. Druga praca z numerem 245 powstała z kolei w Szwecji, w Lund. A praca z numerem 506, więc jak widzicie, tych prac było naprawdę dużo, powstała na brzegu rzeki Hoje w Szwecji. No i tak jak obejrzeliście te trzy prace, nie wiem, jakie macie pomysły, co one przedstawiają, ale prawda jest taka, że te abstrakcyjne wzory to są wzory stworzone przez przyrodę. Artysta tworzył te prace w ten sposób, że zostawiał albo kartkę, albo płótno gdzieś na zewnątrz, właściwie w tych miejscach, które Wam przeczytałam, i czekał, co z tym kartką, z tym płótnem zrobi przyroda. I widzimy tutaj artystę, który zaprasza właściwie wiatr, ziemię, wodę też, nie wiem, pochodzącą z rzeki, do tego, żeby współtworzyły z nim dzieła sztuki. I chciałabym, posłuchajcie, żebyśmy przeszli do tej części, gdzie jest pora na Wasze działanie i będę Wam chciała zaprezentować trzy pomysły na to, jak sami możecie wykonać prace związane ze sztuką ziemi. Zapraszam. Pomysł pierwszy zatytułowałam Kształty inspirowane naturą. Potrzebujecie tutaj jakieś znaleziska przyrody z podwórka. Teraz podczas jesieni prawdopodobnie to będą kasztany i żołędzie i liście, pewnie w wielu kolorach, ale myślę, że też znajdziecie jakieś patyczki, kamienie i być może coś jeszcze. Chciałam tylko zwrócić uwagę, żebyście nie zrywali liści z drzew, nie zrywali, też nie odłamywali patyków z drzew, żebyście korzystali z tego, co już znajdziecie na ziemi, już porzuconego przez naturę. I dodatkowo poza tymi znaleziskami przyda się Wam dowolna kartka, która będzie służyła jako tło. I proponuję, żebyście na tej kartce ułożyli jakiś kształt, który kojarzy się Wam z przyrodą. Ten kształt, który ja ułożyłam z kamieni i z kasztanów, być może kojarzycie, on się już dzisiaj pojawił, kształt spirali kojarzące się ze ślimakiem, ale mi osobiście też ten kształt kojarzy się ze skamielinami. Czyli dla mnie ten kształt dodatkowo mówi nie tylko o tej przyrodzie, która nas otacza teraz, ale o historii, o tym, jakie stworzenia istniały dawno, dawno temu. Drugi mój pomysł na taki kształt to jest, posłuchajcie, stworzenie, można powiedzieć, portretu drzewa, stworzenie portretu dokładnie dębu, jak możecie poznać po liściach, ale stworzenie portretu trochę nietypowego, bo na jednym drzewie, na mojej pracy, znajdują się liście z różnych gatunków dębu. I chciałam, posłuchajcie, tutaj dodać Wam do tego pomysłu, że to są prace, jak przystało na sztukę ziemi, które są nietrwałe. Jeśli podniesiemy kartkę, no to nasza praca się rozsypie. Więc zwróćcie uwagę, że gdybyście chcieli jednak zachować tę pracę na dłużej, to proponuję zamiast kartki wybrać kartonik,
zaopatrzyć się też w dobry, mocny klej i te elementy wtedy można przykleić i praca może zostać z nami chwilę dłużej. A my przechodzimy do pomysłu drugiego, zatytułowanego obrazy z przypraw. No i tutaj, jak sama nazwa wskazuje, potrzebujemy przypraw. Najlepiej, żeby były w różnych kolorach. Mogę podpowiedzieć, że bazylia jest zielona, papryka czerwona, kurkuma żółta. To są tylko przykłady. I mogą być też w różnych kształtach i rozmiarach. Przykładowo liście laurowe mają ten kształt właśnie całości liści. Ziarenka słonecznika czy ziarenka pieprzu są większe niż te wyżej wymienione sproszkowane przyprawy. Potrzebujemy też talerza jako tło. No i posłuchajcie, jeszcze przyda nam się wiatr albo może ptaki, żeby jakoś kogoś do współpracy nad tym obrazem zaprosić. Tutaj jedna uwaga. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, że przyprawy, w szczególności kurkuma czy papryka, mogą mocno brudzić. Więc jak będziecie wykonywać to zadanie, albo możecie je wykonywać gdzieś na trawie, na dworze, a jeśli wykonujecie je w domu, to warto, żeby zabezpieczyć przestrzeń dookoła, przykładowo rozłożyć gazety na stole, tak żebyście później nie mieli problemu ze sprzątaniem. No i ja, posłuchajcie, z przypraw ułożyłam sobie rysunek, który przedstawia krajobraz. No i posłuchajcie, uznałam, że właśnie chcę zaprosić wiatr do pracy nad tym rysunkiem. I okazało się, że kiedy wiatr wkroczył do akcji, to ten mój rysunek przedstawiający krajobraz stał się nieco bardziej abstrakcyjną kompozycją. A drugi pomysł, jaki miałam, to było, posłuchajcie, ułożenie kompozycji z ziarenek słonecznika. Być może rozpoznaliście, że ułożyłam ptaka. I tu moim pomysłem było to, że można by było do takiej pracy zaprosić ptaki. Ptaki uwielbiają ziarenka słonecznika i myślę, że gdybym tylko postawiła tę pracę na balkonie, to chętnie by się poczęstowały i zamieniłyby moją pracę w jakąś abstrakcyjną kompozycję. Tu chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę, że ptaki powinno się dokarmiać dopiero zimą, kiedy są przymrozki albo spadnie śnieg, bo dopóki na dworze jest dosyć ciepło, to ptaki same radzą sobie z znajdowaniem pożywienia, no i dokarmianie może sprawić, że rozleniwią się. I ostatni pomysł, spacer i jego zapis. Przy wykonaniu tego zadania przyda nam się towarzystwo, chyba że lubicie spacerować samemu. Przyda nam się jakieś miejsce, w którym będziemy spacerować. Może być pomocna mapa, żeby zaplanować tą podróż. No i jeśli idziemy z kimś, to konieczna będzie instrukcja spaceru i tego, jak później ten spacer zapisać. Więc musicie tą instrukcję przygotować i przekazać osobom, które się z Wami wybierają. Możecie wybrać na spacer po Warszawie albo wybrać jakieś miejsce w Warszawie, do którego dojedziecie i tam ten spacer rozpocząć. Akurat ta trasa pokazuje, jak dotrzeć z Teatru Powszechnego do Lasu Młocińskiego. Proponuję właśnie wybrać jakąś trasę, która nas doprowadzi do lasu albo parku, żebyśmy mieli dużo przyrody do doświadczania. Możecie, posłuchajcie, wybrać się na spacer pieszo, zdecydować, czy mamy iść wolno, szybko, czy osoby mają być blisko siebie, czy daleko. Możecie zdecydować na spacer, czy raczej przejażdżkę rowerem. Wtedy ważne jest, żebyście zadbali o wybranie bezpiecznej trasy do jazdy. Możecie ustalić zasadę, że na spacerze trzeba bacznie wszystko obserwować, ale możecie ustalić, że jeśli tylko można, warto na spacerze zamykać oczy i próbować skupiać się na zapachu, tym jak wszystko dookoła pachnie. Skupiać się na dźwiękach. Sprawdzić, czy jeśli znajdziemy się w dużym parku albo w lesie, to czy będziemy słyszeć tylko przyrodę, czy te dźwięki miasta będą jeszcze gdzieś dla nas słyszalne z odległości dalekiej. W zależności, jakie wybierzecie miejsce, być może będzie można korzystać ze zmysłu smaku, ale z tym proszę, żebyście byli ostrożni. A zmysł dotyku myślę, że będzie bardzo ciekawy w poznawaniu właśnie faktury, tekstury różnych drzew, jaka jest w dotyku kora, w dotykaniu, porównywaniu suchych liści i tych nieco bardziej wilgotnych, które dopiero co spadły z drzew. Możecie skupić się, tak jak wspominałam, na wzroku i na przykład udokumentować swoją wycieczkę fotografiami. Możecie podczas wycieczki tworzyć szkice, rysować albo ten zapis stworzyć po powrocie do domu. Być może macie jeszcze inne pomysły, jak ten spacer można zapisać, tak żeby inni się dowiedzieli, co Was na nim spotkało. I posłuchajcie, jeszcze pomyślałam, że mógłby być jeszcze jeden pomysł i potrzebowałabym tutaj Waszej wyobraźni. Być może macie jeszcze inny pomysł, jak można stworzyć jakąś sztukę ziemi i może chcecie przygotować instrukcję, jak to zrobić. Jeśli tylko chcecie, możecie się podzielić z nami efektami swoich landardowych prac.
albo też swoimi pomysłami na inne zadania. Możecie wtedy nam przesłać ich dokumentację, zdjęcie, notatki, rysunki na adres mailowy podany na ekranie. No i jestem bardzo ciekawa Waszych prac, Waszych pomysłów. Czekam na wiadomości. I chciałam, posłuchajcie, Wam podziękować za udział w spotkaniu, za obejrzenie filmiku i życzyć Wam powodzenia w działaniu, landardowym działaniu. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że do zobaczenia w przyszłości. Cześć!